Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco, ja jestem Bonkol, a to jest gra ISS, czyli Infestation Survivor Stories, ale to nie jest żaden emulator i to też nie jest ta wersja Steamowa, to jest Infestation Survivor Stories World. To jest oficjalna wersja, tak jak powiedziałem, nie emulator i ta wersja będzie prawdopodobnie za 2 tygodnie dostępna dla wszystkich. Za darmo, czy jeżeli ktoś kiedyś już posiadał chyba konto na starej wersji, czyli na Warzy, potem przeniesionej na ISS, tej Steamowej, to prawdopodobnie też otrzyma kod, czy tam po prostu będzie mu konto działało. W każdym razie to jest, moi drodzy, wersja dla streamerów i dla osób, które będą to w jakiś sposób reklamować. Obecnie nie można dostać konta, to znaczy jest opcja, jak gdzieś tam się zapiszecie, są tam na fanpage'ach giveaway'e, ale przez 2 tygodnie przede wszystkim streamerzy, youtuberzy otrzymują konta, aby pokazać, że coś takiego się dzieje. Moje zdanie wypowiem na koniec. Ja tymczasem powiem, że otrzymaliśmy tutaj oczywiście praktycznie niekończące się zasoby hajsu, żeby jak najwięcej można było tutaj pokazać. Pełne, jak widzicie tutaj, sejfy z bronią. Tutaj mamy strasznie dużo broni, takiej, której jeszcze tutaj na zwykłym ISS-ie nie było, czyli skiny mamy do broni różnego rodzaju, różnych kalibrów, tych, których oczywiście nie było do tej pory, moi drodzy, i jest oczywiście nowy tryb. Oprócz tego zwykłego trybu, do którego teraz nie będę chciał wchodzić, pokażę wam tryb dzisiaj Battle Mode. To jest zwykły deathmatch, dzielimy się na dwie drużyny. Zanim to zrobimy, to wyposażymy naszą postać w jak największą ilość przydatnych przedmiotów, czyli generalnie zaopatrzymy się przede wszystkim w barykady, bo barykady są bardzo, bardzo potrzebne w tym trybie. Zaopatrzymy się także w jakąś inną broń, nie w taką snajperkę, zaopatrzymy się na przykład w jakąś taką ciekawą broń, której jeszcze do tej pory nie było mi dane wypróbować, czyli na przykład taką sobie broń weźmiemy i do tej broni oczywiście są potrzebne stanagi, więc takich stanagów możemy na przykład z 5 wziąć. Te przedmioty nie tracą się, kiedy zginiemy na Battle Mode, także spokojnie. I oczywiście teraz uspokajam was, bo pewnie milion pytań się pojawi, czy zamierzam powrócić do ISS-a. Zobaczymy, nie obiecuję. Mam nadzieję, że troszeczkę postreamujemy, troszeczkę ponagrywamy na YouTube. No tak jak powiedziałem kiedyś, na pewno te czasy nie powrócą. O, my mamy jakiś ubiór, zobaczcie, możemy mieć takie skille, w ogóle tutaj jakiś SWAT Armor dodali, no to damy ten SWAT Armor, zobaczymy czym to się je, taki duży, no i dobra, powiedzmy mamy taki ekwipunek, tak, wchodzimy na Battle Mode, możemy na przykład stworzyć, jak widzicie, 1x1, 2x2, 3x3, 3x7, 7x7, wybieramy miasto, w jakim mieście chcemy toczyć tą walkę, ale moi drodzy, ile minut ma trwać, 7, 10, 15, 12, i normalnie to będzie kosztowało hajs. Bardzo fajna opcja, jeżeli będę chciał grać z widzami, to będzie fajna rzecz. To jest fajne, a nie na miesiąc wykupienie serwera, bo ja nie potrzebuję na miesiąc, ja chcę tylko na jedną grę, więc myślę, że to będzie fajnie działało. I wejdziemy sobie tutaj, Onyx 3x3, tutaj zrobimy sobie coś takiego easy, 7x14, wejdziemy sobie. I mam nadzieję, że tutaj sobie postrzelamy. Jak widzicie, całkowicie są odmienione tutaj też te load screeny. Jest też oczywiście jakaś instrukcja pokazana tutaj, instrukcja jak to się robi, czyli tutaj można wybrać sobie, tak jak pokazywałem wam, ilość punktów, ilość graczy i czasu. Dobra, i teraz się łączymy tutaj na serwer, mam nadzieję, że to jakoś dzisiaj tu wam zaprezentuję, że coś sobie pogramy. Jakie są ustawienia, moi drodzy? 10 minut, 7x7, ready, ok. I my już oczekujemy na wszystkich, czy my już tutaj sobie jesteśmy, napiszmy tutaj all ready. Czekajcie, napiszemy all ready please. Dobra, i my już sobie biegamy, oczywiście w ISS-ie nigdy nie miałem 60 FPS-ów, więc teraz też pewnie 60 nie ma. Domyślnie grafika jest ustawiona na taką low, no bo na takiej najlepiej się gra PvP. Strasznie głośno są te dźwięki zrobione. Zrobimy te dźwięki troszkę ciszej. Okej. Voice chat jest tutaj? No, nie ma. Czy już są wszyscy ready? Czy ja mogę prosić wszystkich, aby zrobili się ready? Czy nas wywaliło? Tak, nas wywaliło. Wiecie co? To ja po prostu wejdę na jakiś mniejszy serwer, bo jak jest 7x7, to trudno ogarnąć tych wszystkich graczy. Oni się często po prostu kłócą i nie chcą startować. Także myślę, że MZ Clan to nie. 12, o, let's go, to nie. 2x4 to też nie. 9x14, AR only, SN, to dobra, kick. Snajpera to będzie kick. Dobra, to AR-ką będziemy grać. Mam nadzieję, że nas nie kliknie, nie kiknie ten gościu.
Muszę snajperkę schować od razu, żeby gościu mnie nie ogarnął. Okej. Ja się zrobię ready. Mam nadzieję, że mnie nie wykikuje. Dobra. Okej. Damy sobie tutaj do tego, dobra. Okej, snajperki nie widzi, ja nie będę tą snajperką strzelał. Pokażcie ten armor, zobaczcie jaki mam armor. Tylko to chyba tylko i wyłącznie wizualnie mnie chroni. Tak, to chyba tylko wizualnie, ale zobaczcie. No fajny, nie? Fajnie to wygląda, tak jak prawdziwy snajper, bo mogę się ukrywać. Dobra, i teraz mogę poprosić wszystkich. Already. Press ready, ready or kick. Kurde, i znowu wyszło dwóch. No i to tak niestety, moi drodzy, wygląda. Co on tu robi? A, to jest przeciwnik. O, rozpoczęliśmy. Dobra, przygoda, moi drodzy. Przygoda leci. 3, 2, 1, 0. I lecimy. Dobra, biegniemy teraz. Zobaczymy. O, oni po prawej stronie. A ja chyba nie powinienem w ogóle się w ten sposób tutaj kamuflować. Ja muszę zdecydowanie ten armor założyć. Mogę takiego flashbanga sobie tutaj założyć. O, i to będzie całkiem spoko. W ogóle jak działa flashbang? Zobaczymy, co? Rzućmy go. Nic nie widzę. Dobra, jakieś... Wow. Ale fajnie działa. Dobra. Czy oni już rushują? Aha, jeszcze mogę na... Tu właśnie, o. Wiem przynajmniej, którzy są moi, którzy są przeciwnicy. I lecimy. 14 minut, 15 minut. Ojej, ale to będzie grube. To jest, kurde, tutaj Battle Royale. Battle Royale. 14 minut, to będziemy strzelać się i strzelać. Nie wiem, czy mi amunicji wystarczy. Tutaj jest przeciwnik. O kurde, nie dali się zaskoczyć. Nie dali się zaskoczyć, bo tam był przeciwnik. W ogóle tutaj oczywiście punkty się zdobywa. I za punkty, moi drodzy, są... Za punkty... O, fuck! A, i od razu mnie przenosi. No spoko. Aha, jest spectate. Nie mogę się zrespić? A to są rundy. Dobra, to jest taki spectate, patrzcie. Czyli generalnie tutaj teraz jest walka. I to jest ostatni nasz gość. Dobra, on się będzie leczył jeszcze. I wszyscy leżą. A, no to spoko, to jest taki team deathmatch. No i zaszli go. I to już jest koniec? Red Team wins? Aha, czy ja dostałem coś? Zero. Dobra, to była taka szybka walka. Generalnie... On ustawił tak serwer, że po prostu jak ktoś padnie, to już się nie może wskrzeszać, więc to było słabe. Ale jest dobra, jeszcze weźmiemy na Battle Mode sobie 12 na 14, a Air Only Sniper równa się kick. Kurde, to będzie grube. Jak widzicie, tutaj jest teraz load screen. Jest Ameryka, jest Europa i oczywiście Tajlandia. Dodatkowo jeszcze, docelowo, na całym świecie mają być serwery, także te miejsca na czerwono zaznaczone też tam oczywiście będą, jak to się mówi, zaopatrzone w serwery, więc stamtąd będziecie mogli grać. Dobra, robimy ready. Na ile? 10 minut, 7 na 7, spoko. Tutaj drużyny rozpoczynają. Okej. Czemu magnumem? Czemu jakąś snajperkę mam, moi drodzy? Okej. Mam nadzieję, że mnie nie wywalą, bo widzieli moją snajperkę, którą, kurde, bez sensu przeładowałem. No, siemanko. Dobra. Tutaj jakiś gracz jest, schowaj tą snajpę. Nie streamuję. Dobra, mogę się ready zrobić. Please ready. Ready, please. Dobra, z jakimiś, widzę, że tutaj gram z jakimiś Polakami. Kałaj Magi, kto jest akurat Polak. To rozpoczniemy sobie za chwileczkę. Niektórzy tutaj już jakieś dostają coś do głowy. Ten się czołga. Ten bije po prostu w niebo. Okej. Zaraz będziemy ready i mam nadzieję, że wam pokażemy najfajniejszą część tej zabawy, czyli po prostu strzelanie. No ale problemem jest to, że oczywiście trzeba poczekać troszkę. No już się dosyć dużo osób zrobiło ready. Jeszcze tutaj dwie osoby.
Time Attack. No na 10 minut. Nie dropią itemy. Score win, no score. Team move, yes. Super. No to ready. Jak widzicie, wszyscy w tych armorach SWAT, co oznacza, że pewnie są najmocniejsze. Wszyscy mają też tak jak ja, no kto wizję, po prostu hełmy mają. Oh, come on. Ready. Czy to jest takie trudne, jak się wchodzi na ten serwer, kliknąć ready? No tak się zastanawiam, bo ci ludzie już są na serwerze. Okej. Jak widzicie, nasza drużyna rozpoczyna przygodę. 3, 2, 1. Czemu już mogą biegać? O kurde. Dobra, biegniemy, moi drodzy. Ty jestem po raz pierwszy inną drużyną. Okej. Nie będziemy oszukiwać, nie będziemy z tej snajpery strzelać, bo ja ją przez przypadek tutaj zabrałem. Więc nie będziemy inaczej robić. Nie no, ja mam nadzieję, że te serwery jakoś tam zrobią, że nie będzie w ogóle można na przykład wejść ze snajperką. O kurde, i ten ze snajperki wali, co za frajer. No było napisane, że bez snajperki i ten gościu kurde nawala ze snajperki. I też ze snajperki dostałem. Także moi drodzy, tu chyba nie ma znaczenia w ogóle, czy ktoś tutaj będzie przestrzegał tych zasad. Widzę, że już tutaj wyzywają na czacie. To jest tradycyjnie oczywiście. Wszystkie takie rzeczy są na porządku dziennym. No DN, a bo to ten DN. No to tak, no bo tak, DN strzelał z VSS-ki. Z VSS-ki. No i to jest taka zabawa. Niestety problemem było to, że ten gościu po prostu się ukrywał, nie pomagał mi ten DN. Bo używał snajperki i nagle widzicie, co on robi. Widzicie, nie? Jacy ludzie są. Powinni się cieszyć, że dostali na przykład dostęp do, ekskluzywnie dostęp do czegoś, do czego będą mieli oczywiście ludzie za powiedzmy 2 tygodnie mieli dostęp, nie? No, a on kurde używa tej snajperki, a zdecydowanie było na tym napisane na serwerze, aby nie używać snajperek, a on i tak używał tych snajperek, no. Będziemy zawsze tak narzekać, myślę. Ale no, jeżeli niestety nie zmieni się nastawienie ludzi, to będzie Lipton. Dobra, tu jest gościu. Dobra, muszę z czwórką. No niestety się nie udało. To musimy jeszcze raz popróbować. Moi drodzy, mojego skilla dawnego nie ma. Nic a nic. A w ogóle był taki skill? Chyba takiego skilla nie było. W każdym razie, wiecie jak to jest. Jak się po prostu nie grało i się przyzwyczaiło do całkowicie innego rodzaju rozgrywki, no to już nie ma. A ten strzela ze snajperki grubo. Nota Pedra. Widzę, że tutaj grubo ze snajperki zaczął strzelać. No niestety, no niektórzy są frajerami i tymi frajerami będą. W ogóle nie wiem co, nie wiem jaką radość im sprawia to, że oni strzelają z tych snajperek obecnie. Bo jeżeli inni nie mają snajperki, no to zdecydowanie ktoś ma przewagę, tak? No. A na przykład jak my chcemy pograć po prostu sobie, no na luzie, nie? Każdy równe szanse, bez snajperek. No to bez przesady, no. Red team. Kurde, my red. My nie możemy strzelać, bo my gramy bez snajperek, a... Nie, ten DN strzelał ze snajperki. No i tam na spawnie siedzą i kurde strzelają. Z niebieskiej drużyny. Też powinienem snajperkę wyciągnąć, no ale dobra, to już nie będę taki. Czerwona drużyna, to są moi. Okej.
Dobra, zabity. No i ze snajperki, kurde, może ktoś nawala. Ktoś jest w sklepie? Dobra, z tej strony musimy teraz kogoś zabić. Mam mało amunicji, boję się, że mi braknie. No to będę ze snajpery strzelał, kurde. Zginął. Okej. Nie widzę tego celownika. Mógłbym ten celownik sobie jakoś na przykład... Wow, wow, wow. Dobra, czy ja mogę sobie w ustawieniach jakoś celownik zmienić? Oczywiście nie. Na emulatorach dało się, nie tutaj. Kurde, i strzela z tej snajpery, czekajcie. Strzela z tej snajpery, kurde głupek. Na tym dachu. Musiałbym go zabić. Musiałbym z tej snajpery go po prostu ubić, nie? No i kurde leżysz. Tam go ktoś dobił. O, i ze snajpery mnie ubił. Niestety, moi drodzy, no tutaj nie każdy gra fair. Ale co ja wam poradzę? Nie no, ja będę używał snajperki tylko na tego, co używa snajperki, więc ja po prostu będę używał na tym frajerze, żeby go ściągnąć, kurde. Na daszku, głupek jeden. Zabił mnie. Jeszcze raz spróbujemy. Kurde, nie pozwolę na takie dorobienie. No bo nie można tak traktować. Nie można tak traktować drużynę czerwoną. Drużyna czerwona jest fair, a ja będę karał tego snajpera, który tam jest. Dobra. Ten gościu biegnie. Więc generalnie zrobimy coś takiego. Mam nadzieję, że mnie ten nie zabije. Frajer jeden. Frajer pompka, gąbka. O, i tu już jest ktoś w tym, w budynku u góry. Postaramy się tego gościa zaraz zjechać. Zabił mnie jednak. Szybko przemienił sobie broń. Dobra, ale on ma VSS-kę, tak? On ma VSS, Vintores. Jak on to przeżył? Kurde. Jednak brakuje mi tego wyczucia z dawnych czasów. Kurde, od razu celownik w niebo idzie. Ten gość zginął. Oczywiście nie da się przebiec normalnie, bo od razu jakiś gościu będzie chciał nas zabić. On teraz udaje, że będzie bił z tej broni normalnej. No uderzyłem go. Co za kurde gość. Oh yeah. No to teraz nagle broń masz? No to ja wezmę tak, flashbanga i to. I zobaczymy, czy teraz gościu jest takim cwaniakiem.
Flashbang. Flashbang. No i teraz. I go. 18 sekund, moi drodzy, zostało. Mam nadzieję, że tu, kurde, jeszcze kogoś upolujemy. Tego frajera. Najbardziej bym chciał tego frajera. Chyba go już nie upolujemy. Ale laguje coś. Dobra, bo już jest koniec serwera. Więc, moi drodzy, tak to wyglądało. Jak widzicie, nie ma żadnej nagrody. Osoby, które miały pewnie najwięcej zabójstw, skorzystały ze snajperki, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o w tym materiale. Chciałem tylko i wyłącznie pokazać ISS World, że coś takiego nadchodzi, że coś takiego będzie. Mam nadzieję, że fajnie się oglądało, chociaż no, skill mój pozostawia wiele do życzenia. Mam nadzieję też, że troszkę pogramy. Oczywiście ja jestem już, kiedyś byłem wielkim zagorzałym fanem tej gry. W tym momencie już jestem takim przeciwnikiem. Może nie zagorzałem, ale jednak jestem przeciwnikiem, bo ta gra po prostu zbyt dużo czasu też zmarnowała nam nerwów, bo zainwestowaliśmy w to naprawdę troszkę nerwów, dużo czasu i też niektórzy pieniędzy zainwestowali i po prostu deweloperzy sobie spieprzyli. Podobno tutaj jest anti-cheat, podobno będzie fajnie, zobaczymy jak to będzie. Tymczasem tak to wygląda, za 2 tygodnie zobaczymy jak to wszystko ruszy oficjalnie. Także trzymajcie się, więcej informacji znajdziecie na dole, do Facebooka, może stronę oficjalną dam tej gry. Kody do G2 na dole też tam macie, oczywiście możecie kupić tanio i wejdźcie też na grupę Steam. Trzymajcie się, cześć!